Naprzeciw niego drogą wracał do leśniczówki Adam. Nie spostrzegli się wzajemnie, rozminęli zajęci bardzo swymi myślami. Lachnicki ojca oczyma szukał i prędko do domu wpadł. Pusto było. Rafał z leśniczym wyruszyli na kaczki i chłopak rad był teraz samotności. W izdebce swojej u okna siadł, jeszcze się raz obejrzał nieufnie i wreszcie dobył z kieszeni książkę z wierszami i fotografią. Poezję czytał dziś głośno, gdy wracając od chorej Gryszanowej odpoczywali na mchu w Boże pod cieniem czarnego świerku. Siedziała obok niego zamyślona i uśmiechnięta, jak kwiat jasny wśród ciemnych mchów i drzew. Nie przerwała mu i tylko gdy się jej jaki ustęp podobał, przechylała się nieco i zakładała stronicę listkiem lub źdźbłem trawy. Niekiedy na jakimś wierszu on jej wzroku oczyma szukał i znajdował zawsze czysty i słodki, a spokojny zarazem. Uśmiechali się do siebie w milczeniu. Książkę tę pełną ziół i mocnego zapachu boru on teraz przeglądał powoli i oznaczone ustępy odczytywał półgłosem. Złudzenie miał, że są jeszcze razem, więc czasem oczy podnosił. Za oknem stała, podobna do tamtej, czarna jedlina, a pod nią róż girlandowych krzak rozkwitał, więc chłopak szczęściem ogarnięty do róż tych jak do niej się uśmiechał. Fotografię potem dostał już, gdy się rozchodzili. Prosiła go, by jej to zaśpiewał, czym ją zeszłego roku z oddali powitał. Dochodzili do kładki. Głos miał nie tyle mocny, ile melodyjny. Zaśpiewał jej ulubionego wędrowca, Schuberta. Wtórowała mu półgłosem. Stanęli nad rzeczką. Dała mu wtedy fotografię i pożegnała do jutra. Okropną miał ochotę rękę jej ucałować, ale się nie ośmielił. Bał się ją urazić. Tylko gdy odeszła powoli, pozostał w miejscu i śpiewał dalej, aż mu ją zboża zakryły i skończyła się piosenka i jeden dzień jego szczęścia stoczył się w przeszłość. Zawrócił i on ku domowi, bez śpiewu już, ogarnięty chłodem wieczora i samotności. Teraz rad jej był. Nie była to samotność pusta i rozpaczna, napełniały ją wspomnienia. Jak żywa, Kazia Rachozówna patrzyła na niego z kartki fotograficznej i powtarzały mu się w pamięci jej słowa łagodne i serdeczne, jej spojrzenia kryształowe, jej wdzięczne, trochę powolne ruchy. Odnaleźli się znowu. Nie było między nimi tajemnic, szałów, zapomnienia. Nic sobie zarzucić nie mogli. Rok przeżyty w oddaleniu żadną plamką nie zaćmił ich stosunku i czuli to, że między nimi był świat cały, a jednak nie było nikogo. Adam książkę złożył. Fotografię w nią wsunął i ukrył te swoje pamiątki na samo dno kuferka. Potem na stole się oparł i marzył. Dziś w lesie znaleźli małe jeziorko w ramach zielonej łąki. Za tło stały dęby i świerki. Zatrzymali się. Spokój tu był taki, że stado dzikich kaczek krążyło spokojnie po gładkiej wodzie i sarna z dwojgiem młodych żerowała beztrwożnie na skraju lasu. Patrzyli długi czas na ten cichy widoczek. Chciałabym tu mieć chatkę, szepnęła Kazia. Oswoiłabym sarenki i ptactwo dzikie. Tak dobrze, tak daleko od świata, tak cicho.
Jak dzieci poczęli wybierać miejsce na osadę i układać, jak ją we dwoje zbudują, jak czas spędzać będą. Śmiali się z uszczęśliwienia i odchodząc znaczyli drogę, by trafić tam z powrotem do tych swych ulubionych zamków na lodzie. O lące brzezównie opowiedział chłopak i postanowili zająć się nią wspólnie, a o Rafale rozmawiali długo i ze smutkiem. O Rafale. Adam się zaniepokoił, mimo woli bał się dzisiaj spotkania z towarzyszem. Co on mu powie? Uszanuje jego świętość czy nie? Pierwszy raz bał się też zostania sam na sam z przyjacielem i gawędki poufnej. Zrazu sądził, że Rafał zapomniał podsłuchanej rozmowy lub że nie przywiązywał do niej żadnej wagi. Radwan wrócił późno z polowania i w wyjątkowo dobrym humorze. Przy wieczerzy rozmawiał o potocznych rzeczach, potem gdy udali się na spoczynek, gwizdał kuplety z operetki Offenbacha, rozbierał się z zabłoconej odzieży. Zdawało się, że dnia tego szczęścia marzyciela nie zaćmi żadna chmura. Nagle Rafał przestał się rozbierać, usiadł konno na krześle, rozparł się na poręczy i zapalił cygaro. Był to wstęp do dalszej pogadanki. Księżyc stał wprost do okna i oświecał wyraźnie jego piękną, młodzieńczą twarz. Milczał jeszcze, ale już z kątów ust do oczu, zapatrzonych w okno, wybiegały przykre smugi cynizmu i szyderstwa. I wreszcie, nie patrząc na Adama, rzucił krótkie pytanie. Dawno to już romansujecie wśród zboża z tą suchotnicą? Lachnicki zadygotał i rzucił się mimowoli wstecz. Rafale, zlituj się, szepnął żałośnie. Co, boisz się, że cię zdradzę? Ależ nie, przecież znam cię i wierzę w szlachetność, ale co, czego mam się litować? Mógłbym chyba zazdrościć, gdybym rozumiał miłosną żądzę, ale jest to dla mnie zakryta karta. Nie posiadałem nigdy kobiety i wy wszyscy uganiający się za lada spódnicą jesteście dla mnie zwierzętami bez myśli i zastanowienia. Rafale, jęknął Adam. Głowa jego oparła się o ścianę, a twarz zbladła zupełnie, ale Radwan był na ulubionym tonie szyderstwa. Chciałbym widzieć minę twego ojca, żeby tak was kiedy zszedł niespodzianie. Stary to pedant i wielki przeciwnik krzyżowania gatunków. Możeś ty sobie tego nie pomyślał, żeś ty prosty pokurcz podwórzowy, a ona pinczerka. Da ci jeszcze kiedyś tęgo batem stary Rachoza, a ojciec poprawi. Adam porwał się na nogi. Milcz, bo nie zniosę więcej, krzyknął głucho. Oczy jego zwykle łagodne gorzały. Pierś spokojna podnosiła się przyspieszonym oddechem. Porwał za ramię towarzysza i ściskał nerwowo. Rafał spojrzał na niego i zaśmiał się dziko. Zniesiesz, kolego, zniesiesz daleko więcej niż moje trzeźwe słowa w tej chwili. W ogóle świat jest trzeźwy, a ty pijany, kochanku. Więc wynik mocno dla ciebie smutny. Najprzód twojej pinczerce sprzykrzy się romans z pokurczem i zawstydzona, spuściwszy uszy, wróci do swych salonów i szukać będzie towarzysza pinczera. Powtórę. Ręka Adama zakryłam usta. Słuchaj, Rafale, ani słowa więcej. Masz mnie, szydź, żartuj, poniewieraj, zabij mnie, jeśli chcesz, ale jej nie tykaj, bo tego jednego od ciebie nie zniosę, zapomnę się. Ona jest święta i żeby się znał, szanować byś musiał. Słuchaj, ja ci wszystko powiem, wyznam, ale ty milcz, jeśli litość masz nade mną. I miał w sobie ten głos taką moc rozpaczy, żalu i prośby, a przy tym czystej siły, że Rafał zamilkł i jakby zdziwiony spojrzał na towarzysza. W blaskach księżyca szczupła twarz Adama promieniała dziwnym wyrazem czystego zapału i bezmiernego bólu. Jasne oczy gorzały ogniem, a z ust jak potok popłynęły słowa. Dziećmi bawiliśmy się razem, uczyli razem, myśleć zaczęliśmy razem. Pewnie już wtedy serca nasze zaczęły razem bić i kochanie rosło z latami. Wyznań i przysiąg nie było, żądz ani szał ona nie znała, a jam taki, jak ona chciała, jakim mnie jej miłość wykształciła. I jam nigdy kobiety nie posiadał i ja nie wiem, co to kochanka. Miałem tylko jej duszę i serce, jej wiarę i szacunek. I byłem życie całe szczęśliwy.
Żebyś wiedział, Rafale, co to za skarb. Taka dusza droga, a nasza i taka anielska jak jej, tej mojej jedynej. W pokoju nastała chwilowa cisza. Rafał nisko spuścił głowę i nie odzywał się ani jednym wyrazem. Adam trochę drżącym głosem ciągnął po namyśle dalej. Dlaczego nie mamy być szczęśliwi? Jest przecie Bóg nad nami, nasze życie widzi. Pod Jego okiem lata te zbiegły i w Jego opiece jesteśmy. Nie da nam zmarnieć, bośmy w sumieniu spokojni i praca tylu lat nie pójdzie na darmo. Rafał głowę podniósł i spokojnie spytał. A jeżeli zmarnieje wszystko daremnie? Blask zbiegł z oczu marzyciela i zapał oblicza przygasł. On teraz głowę spuścił i wstrzymał się z odpowiedzią. Życie dobre czy złe przeżyć trzeba, rzekł wreszcie powoli i głucho. Dobrze czynić i cierpieć w pokorze każdy potrafi, kto tam za mogiłą w świat inny wierzy i komu tam wynagrodzenia naznaczono. Nie my pierwsi spotkamy się tam dopiero na wieczne nierozstanie. Od błot nadrzecznych dolatywały ćwierkania wodnych kurek, piski kulików i bekasów oraz ponury wtór błotnych bąków. Czarne gałęzie świerków poruszały się zwolna i rzucały na murawę srebrną od księżyca fantastyczne ruchome cienie. Dłuższa jeszcze cisza zaległa i zdepka. Adam powrócił na swe miejsce i twarz w dłoniach ukrył. Rafał spoglądał na niego, jakby czekał jeszcze czegoś. Skończyłeś, rzekł wreszcie. Mogę się odezwać? Mów, Rafale, tylko nie szyć dzisiaj, szepnął prosząco. Nie. Powiem krótko tylko fakta. Rachoza cię wypędzi i sponiewiera. Córki ci dobrowolnie nie odda, chyba ją porwiesz gwałtem i ujdziesz na kraj świata. Nigdy. Więc sam pójdziesz precz i zostanie ci z pracy, z wiary, z opieki boskiej, z czystego sumienia i skarbów rozmaitych figa. Chcesz być szczęśliwym wśród ludzi, wyzyskuj albo giń marnie. To zginę, odparł spokojnie Adam. Wyzyskiwać nie chcę i nie potrafię. Cała pociecha, że takie niedołęgi jak ty lubią ginąć. Ładnie by świat wyglądał, gdyby was więcej było i żyć się upierali. A przecie z setek kolegów mnieś polubił, Rafale, wtrącił Lachnicki ze smutnym uśmiechem. Ja nikogo nie lubię. Jesteś anomalią, więc mniej nudnym niż reszta. Niech ginie i przepada cały świat z tobą razem. Mnie wszystko jedno. Nie zobaczymy się, sądzę, nigdy więcej. Wszystko mi jedno. Jeśli się to nazywa lubieniem, toś niewybredny. Dobranoc. Położyli się i Adam sądził, że towarzysz już śpi, gdy nagle się odezwał. Adam, osłuchiwałeś ty kiedy swoją pannę po doktorsku? Ależ nie, dlaczego? Radzę ci to uczynić. I jeśli masz nadzieję ożenienia się, to wypraw ją na południe. Masz być doktorem, a nie widzisz, że ona ma początki suchot? Ty jej chudość bierzesz pewnie za wynik tęsknoty za tobą, a to tymczasem formują się tuberkuły w płucach. Będzie z ciebie lekarz, jak ze mnie doktor kościoła. Adam odpowiedział tylko stłumionym westchnieniem.